Dzisiaj jest 3 dzień stycznia 2019 roku, czwartek. Kościół nam proponuje kolejny fragment z pierwszego rozdziału Ewangelii Świętego Jana, wersety 29-34. W okresie Adwentu Jan Chrzciciel był jednym z tych, którzy pomagali nam przygotować się na święta, przeżyć ten czas oczekiwania na Mesjasza, na Zbawiciela. W tych dniach Jan Chrzciciel pomaga nam poznawać Jezusa, obecnego wśród nas. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jan używa czterech określeń na temat Jezusa, które charakteryzują, kim jest Jezus. Mówi, że to jest ten, w którym jest obecny Duch Święty, że jest nieznany, nawet Jan mówi o sobie, ja go nie znałem wcześniej, czyli jakaś tajemnica, która charakteryzuje Mesjasza według tradycji biblijnej. Potem mówi trzeci tytuł, Syn Boży i wreszcie Baranek Boży. Określa Jezusa jako przychodzącego. I to jest coś chyba pięknego dla nas. To oczywiście cztery określenia, które mówią o Mesjaszu, w którym jest obecny Duch Święty, nieznany, Syn Boży, Baranek. Oczywiście wymagają jakiegoś pogłębienia i biblijnego zrozumienia. Nie mamy na to czasu. Ale to, co chyba najbardziej tak pomaga nam zobaczyć, to jest to określenie przychodzący. Jezus, który jest stale przychodzący do nas. I mówi dalej Jan, że to jest ten, który gładzi grzech świata, który przebacza. Określenie to jest w czasie teraźniejszym. Jezus gładzi tu i teraz grzech świata. Nie tylko grzech jakiś cząstkowy, ale chodzi o pewien stan oddalenia nie tylko człowieka, ale całego kosmosu od Boga. Jezus przychodzący, który gładzi grzech świata. Dzisiejszy fragment to autentyczne świadectwo naocznego świadka, jakim jest Jan. Jan nie tylko wierzy w Jezusa, nie tylko widzi pewne rzeczy, ale kontempluje Jezusa. Kontempluje działalność Ducha Świętego w Jezusie. Ma jakieś głębokie zrozumienie spraw Bożych. Ma głębokie doświadczenie, jakie Jezus ma relacje ze swoim Ojcem, jest Synem Bożym. Popatrzmy, to doświadczenie Jana Chrzciciela, który nam pomaga w tych dniach poznać Jezusa, podpowiada nam, że każdy z nas przez wiarę może tak samo kontemplować Jezusa, być blisko Niego, poznawać Go. I to jest ten czas, który przeżywamy w Kościele i w liturgii. Jan Chrzciciel nie tylko jest przewodnikiem, ale także pokazuje nam ten potencjał możliwości, jaki daje nam wiara w spotkaniu z Jezusem. Amen.